kilkadziesiąt kartek z czasów II wojny światowej. Na nich lista kilkuset dzieł sztuki największych mistrzów, nazwiska najwyższego formatu. Dressler, Holbein, Cranach, Willman. Jaką kryją tajemnicę i skąd wzięły się w Kamieńcu? Dzisiaj pójdziemy ich śladem. Kamieniec Ząbkowicki, 80 km od Wrocławia. Nad miastem góruje jeden z najpiękniejszych pałaców Dolnego Śląska, niegdyś własność niderlandzkiej królewny Marianny Orańskiej. Pałac został wzniesiony w XIX wieku. Otacza go potężny park, zaś jego ogrody wzbudzały powszechny zachwyt. Wszędzie królował biały marmur. Schodzące w kierunku miasta tarasy zdobiły rzeźby, balustrady i fontanny. Baśniową rzeczywistość przerywa wejście Armii Czerwonej. Jest 8 marca 1945 roku. Wojsko przejmuje zamek. Żołnierze wybijają okna i drzwi, plądrują komnaty, zrzucają z podestów rzeźby ogrodowe, łamią ramy obrazów. W końcu zamek staje w płomieniach. Armia Czerwona nie wie jeszcze, że kilkaset metrów niżej, w miasteczku, leżą ukryte skrzynie. Żeby poznać tę historię, Joanna Lamparska spotyka się z Mateuszem Gnaczy, prezesem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kamienieckiej. A, to tutaj są te ramy? Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamienieckiej, którego jesteś prezesem, trafiło na ślad ukrytych w Kamieńcu skrzyń już bardzo wiele lat temu. Od 1943 roku trafiają do Kamieńca różnego rodzaju skrzynie z depozytami z różnych miejsc ówczesnego Śląska i nie tylko, także również z terenu całych Niemiec. Mieszkańcy, którzy są tutaj na miejscu, tak naprawdę nie wiedzą, co znajduje się w tych skrzyniach, uczestniczą w tym procederze i dla nich to już była jakiegoś typu zagadka, co dopiero dla nas po tylu latach od wojny. Wiadomo, gdzie te skrzynie były deponowane? Tak, był to pałac w Kamieńcu, jedna z oficyn, był to sam kościół w Kamieńcu, jak i zabudowania przy klasztorze. Za całą akcję zabezpieczania dzieł sztuki, różnych dóbr materialnych, odpowiedzialny był Günter Grundmann. Günter Grundmann to niemiecki historyk sztuki i konserwator prowincji dolnośląskiej, który w czasie II wojny światowej odpowiada za zabezpieczenie najcenniejszych kolekcji sztuki na Dolnym Śląsku, a także tych ewakuowanych na Dolny Śląsk z Berlina. Niemcy boją się bombardowań, dlatego Grundmann wybiera ponad 100 miejsc, to głównie pałace i kościoły, do których jadą transporty z zabytkami. Z dokumentacji wiemy, że Günter Grundmann zabezpiecza w kilku miejscach na terenie Kamieńca m.in. dzieła sztuki z Wrocławskiego Muzeum, a także z Muzeum Berlińskiego. Ale czy wiemy, jak sama ta akcja w Kamieńcu mogła wyglądać? Nasze stowarzyszenie działa od początku lat 80., ale w skład naszego stowarzyszenia wchodzili ludzie, którzy robili to, co my dzisiaj, zanim stało to się modne. I jedną z takich postaci był pan Józef, który mieszkał tutaj w Kamieńcu przed wojną. Te skrzynie trafiały do nas w różny sposób. Były to transporty samochodowe, ale były również prawdopodobnie transporty kolejowe. I pan Józef jako członek ówczesnej, nazwijmy to, rady parafialnej, pomagał proboszczowi. Przyjeżdżał samochód, skrzykiwano kilku mężczyzn, którzy nie byli na wojnie. Ładowali te skrzynie we wskazane miejsca, pracownicy pałacu czy pracownicy tutaj na terenie całego tego gospodarstwa rolnego, które funkcjonował, i oni to nosili, przechowywali, spisywali, pomagali w inwentaryzowaniu tego, ponieważ porządek musiał być. Każda skrzynia była opisana, co się w niej znajduje, tworzone były listy. Towarzystwo od wielu lat ma pewną tajemniczą listę, kilkadziesiąt właściwie stron, na których wyszczególniono prawie kilkaset obrazów znanych mistrzów. Macie oryginał tej listy. Jak to możliwe? Jak to się stało? Wspomniany wcześniej pan Józef wiedział, że ta informacja będzie cenna, że informacja na temat tego, co było przechowywane, musi być informacją, która musi być strzeżona. On uznał za stosowne zachowanie tego dokumentu. Nie wiemy, co nim tak naprawdę kierowało, ale chyba zrobił dobrze, dlatego że dzisiaj jesteśmy w stanie wskazać
palcem dokładnie, który obraz znajdujący się w różnych częściach świata był u nas w Kamieńcu. Pan Józef był takim samym Niemcem jak wielu Niemców tutaj na terenie. On przyjechał z ówczesnego zaboru austriackiego na tę ziemię za pracą. Czyli można powiedzieć, że był Polakiem, który po prostu przemieszczał się za chlebem. On uczestniczył bezpośrednio w chowaniu depozytu należącego do kościoła razem z ówczesnym proboszczem. Kiedy mieszkańcy zobaczyli, że skoro państwo chowa swoje cenne rzeczy, więc na tej prowincji zadecydowano, że również nasze rzeczy muszą być schowane. I w ten sposób powstały takie, nazwijmy to, prywatne dwie skrzydki depozytowe na terenie kościoła kamienickiego, z czego jedna niestety została zdradzona przez jedną z kobiet, która uczestniczyła. W jej tworzeniu. I wiemy z pierwszej ręki, jaki był mechanizm powstawania tych skrytek. To był bardzo prosty mechanizm, to był strach. Ci ludzie, którzy stąd byli przesiedlani, mogli zabrać określoną ilość rzeczy ze sobą. W momencie, kiedy rosyjscy bądź polscy żołnierze zaczęli masowo okradać ich, takie były czasy, ja tutaj nikogo nie potępiam, ale taki był wtedy czas, mieszkańcy powiedzieli, okej, skoro oni nas okradają, może my wychodzimy stąd na chwilę, to schowamy sobie to, co najcenniejsze. I zakopywali to w ogródkach, w skrzynkach, w słoikach itd., itd. Wiele tych depozytów po latach jest odkrywanych przez przypadek, ale wiele tych depozytów ci mieszkańcy w latach 70., 80. przyjeżdżali i sami odbierali. Jest cała masa fantastycznych historii o starszych osobach, które pod pretekstem przenocowania jeszcze jednej nocy w swoim ogródku, w swoim sadzie chcą przenocować i rano mieszkańcy ze zdumieniem odkrywają, że namiot jest pusty, a w środku jest dołek. 252 obrazy, wśród nich wiele zaginionych. Zamek Kronberg Adolfa Dresslera wisiał przed wojną w Schlesisches Museum der Bildenden Künste. Podobnie ten piękny obraz Harry Met de Blesa, przedstawiający odpoczynek Matki Boskiej podczas ucieczki do Egiptu. W 1945 roku w Kamieńcu stacjonuje Armia Czerwona i plądrują pałac, plądrują okoliczne domy, docierają do skarbów? Tak, niestety tak. Bardzo są skuteczni w tym działaniu i część skrytek depozytowych mają do nich swobodny dostęp, szczególnie do tych, które znajdowały się w pałacu, aczkolwiek mamy informację, że część z tego depozytu trafiła do kościoła. Natomiast dochodzi do takiego zdarzenia, gdzie ta skrytka depozytowa kościelna zostaje pewnej nocy okradziona. 6 lutego 1946 roku ktoś włamuje się do składnicy, wyrywa z ram 100 obrazów, ucieka, znika, ale zostają ramy. Przechował je pan Józef. Tak, tylko nie używajmy słowa wyrywał, bo najciekawsze wycinał. Czyli robił to ktoś, kto miał pojęcie, co robi. To nie świadczy o tym, że to było po prostu tak na hura, coś złapie. Wycina najcenniejsze obrazy i zostają po tym ramy z metkami. Ja do dzisiaj zastanawiam się, co kierowało panem Józefem, że oprócz tej listy depozytowej chowa w kościele resztki po tych skrzyniach, po tych obrazach. Jak widzisz, są to obrazy różnych artystów z różnych miejsc. Jest tutaj fragment skrzyni z galerii z Berlina. Są ramy z różnych artystów. Wrocławskie Muzeum. Obraz Dresslera. Kto włamał się do składnicy? Żołnierze Armii Czerwonej? Zrobili to na zlecenie jednego z oficerów? A może to jeden z niemieckich mieszkańców Kamieńca postanowił zabezpieczyć sobie powojenną przyszłość? Gdzie teraz znajduje się 100 wyrwanych z ram obrazów? Czy coś jeszcze uda się odnaleźć? Ta lista jest nieskończona moim zdaniem, dlatego że nie dowiemy się do końca, co tam tak naprawdę na niej jest. Ponieważ wiele pozycji jest opisanych tylko numerami, unbekannt, czyli osoby, które były, tak jak pan Józef, uczestniczyły w tym. Być może on to nawet pisał. Jeżeli nie miał metki na obrazie, to nie wiedział, co to jest. Pewnie jak odwiedzimy galerię w Nowym Jorku, w Berlinie, bądź jakiegoś prywatnego milionera z Niemiec, to spotkamy te obrazy.
Znajdujemy się obecnie w kościele w Kamieńcu Ząbkowickim. To tutaj właśnie trafiały skrzynie z depozytami. Czyli to tutaj trafiały obrazy i te wszystkie dzieła sztuki, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Natomiast w dwóch sąsiadujących budynkach również trafiała część tej kolekcji, ale przede wszystkim trafiały tam książki. Na dokumencie, o którym Ci dzisiaj już wspominałem, jest wprost wpisane, że trafiło tutaj 200 tysięcy książek. 200 tysięcy książek? Tak. W jednym współczesnym dzisiaj regale mieści się 160 książek. Wyobraź sobie, jaka to była przestrzeń potrzebna na to, aby te książki przechowywać. Do tego dodatkowo trafiła biblioteka z Pałacu Kamienickiego. 20 tysięcy. 20 tysięcy. Szacunkowo, bo tak naprawdę nikt chyba tego nie policzył. I co się z nimi dzieje po wojnie? Prawdopodobnie trafiają do Krakowa, a duża część zostaje rozproszona. Po prostu rozchodzi się, jest rozkradziona. No właśnie, tutaj mamy nawet dokładną mapkę, gdzie co było. Tak, to są te dwa budynki. Budynek opactwa, tak zwana późniejsza ujeżdżalnia i budynek gospodarczy znajdujący się przy rzece. To były te dwa miejsca, gdzie były zdeponowane książki. I widać, że z tych książek niektórym się udało przetrwać. Tak, przetrwały. Jesteśmy szczęśliwym posiadaczem jednej pozycji z biblioteki Pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Druga książka znajduje się w muzeum. O, Ex Libris księcia Albrechta, czyli syna Mariany Orańskiej. Ja myślę, że ten Ex Libris ma większą wartość niż cała książka, prawdopodobnie. Tak, tak. Książka to żaden poczytny, nawet na ówczesne czasy, tytuł, ale sam fakt, że pochodzi ona z biblioteki pałacowej, nadaje jej wyjątkową wartość. Wyjątkową wartość, skarbu. Wydaje się, że w kolejnej liście konserwatora prowincji dolnośląskiej Gintera Grundmana nie ma nic sensacyjnego, ale jeżeli dokładnie przejrzeć wszystkie nazwy obrazów z tej listy, to okaże się, że część z nich znajduje się w różnych częściach świata. Pytanie więc, kto naprawdę ograbił skrytkę w Kamieńcu Ząbkowickim w 1946 roku i czy wiedział, co z tymi obrazami zrobi w przyszłości?